Tworzenie partnerstwa nie jest rzeczą prostą, nie jest rzeczą łatwą, ale rzeczą, która przynosi konkretne efekty. Krajowy Ośrodek EFES już od ubiegłego roku wspiera UNDP w realizacji konkursu, organizacji konkursu na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne. Oraz w oparciu o zgłoszoną drogą elektroniczną głosy kapituła konkursu postanowiła przyznać i od razu przystępujemy do pierwszego miejsca. Tytuł Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku. Taki tytuł został przyznany partnerstwu Well Done, Dobra Rzecz. Już sam fakt otrzymania nominacji czy wygrania takiego konkursu dla nowej marki wchodzącej na rynek, jeszcze tak trudnej, ponieważ marki absolutnie innowacyjnej, jako jedynej w Polsce wprowadzającej design do strategii przedsiębiorstwa społecznego, jest niezwykle cenne i ważne. To, żeby szerokie spektrum zauważało i doceniało i widziało szansę i perspektywę dla tego typu działań. To partnerstwo jest niezwykle autentyczne i żywe, tak jak powiedziałam, trudne, wymaga dużego zaangażowania, dużej pracy, współpracy, wymiany myśli, wzajemnego uczenia się. I jest partnerstwem rokującym bardzo dobrze na przyszłość, niesie nadzieję nie tylko jednemu czy dwóm partnerom, ale też szerszemu spektrum, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa społeczne. Tytuł najlepszego lokalnego partnerstwa społeczno-prywatnego 2012 roku przyznano partnerstwu na rzecz powstania ogrodu komunalnego na zasadach permakultury dla społeczności lokalnej osiedla imieniem Motwiła Mileckiego w Łodzi. Gratulacje. Jeżeli chodzi o sam fakt ciągłości tego projektu, że partnerstwo, które zostało wykonane za jakąś tam kwotę, która została przeznaczona z PGE, przede wszystkim raz, że ta kwota została wykorzystana w bardzo fajny sposób i dobrze zostało to zaangażowane, i sam fakt, że projekt się rozwija i ma tą możliwość, być może zadecydowało. Zaangażowały się w to dzieciaki, naprawdę się zaangażowały. To nie był sztuczny twór, to nie było tak, że ktoś coś narzucił, czy gdzieś tam zostało to sformalizowane. To nie jest do końca tak, że projekt jest skierowany tylko do młodzieży trudnej, do dzieci, to jest dla wszystkich. I cały dowcip chyba jeszcze tego programu i tego naszego partnerstwa, które się zrobiło, polega na tym, że to jest dla wszystkich, od A do Z. Wyróżnienie specjalne zostało przyznane partnerstwu Nasz Żoliborz 4, partnerstwo dla Rudawki i Zakręcia. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich członków naszego partnerstwa, wszystkich partnerów, a dziś już mamy o jednego więcej, 36. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. To jest dla nas bardzo duże wyróżnienie, Nagroda Publiczności. Ja gratuluję wszystkim laureatom i chcę powiedzieć, że naprawdę warto. My ponad rok działamy i okazuje się, że możemy robić naprawdę wiele dobrych, ciekawych i wspaniałych rzeczy i że te partnerstwa naprawdę się sprawdzają. Wszystkim tym organizacjom, które planują w przyszłości założyć partnerstwo, które planują w partnerstwie pracować, mogę potwierdzić, że jest to z jednej strony trudne, dlatego że partnerzy mają pewne różne spojrzenia na pewne rzeczy, ale kiedy już dojdzie się do jakiegoś konsensusu, kiedy już przed partnerstwem stanie wizja tego, do czego chcemy dążyć, to wtedy pewne działania są o wiele łatwiejsze. Możemy połączyć swój potencjał, możemy połączyć swoje możliwości i na pewno możemy zrobić dużo więcej. Warto w ogóle organizować tego typu konkursy i promować je i robić z nich wydarzenia podniosłe i ważne z tego względu, że w ten sposób pokazujemy, że podmioty społeczne są prawdziwym i realnym partnerem dla biznesu właśnie, nie tylko, czy może aż tylko dla jednostek publicznych, ale że też stanowią partnerstwo realne dla biznesu. Są tak samo atrakcyjni, konkurencyjni cenowo, jakościowo, są terminowi. I pokazywanie takich partnerstw i promowanie w ogóle idei nawiązywania partnerstw
jakby ma zupełnie szersze i o wiele ważniejsze znaczenie. To nie jest tylko kwestia przeprowadzenia jednego, zrealizowania projektu, ale zbudowania w społeczności mniejszej, większej, czegoś trwałego, jakiegoś systemu, który będzie rozwiązywał szereg większych bądź mniejszych problemów społecznych. W 2013 roku będziemy chcieli rozszerzyć formułę naszego konkursu i w związku z tym będziemy chcieli uhonorować także partnerstwa społeczno-publiczne.